Cześć! Dzisiaj pokażę Ci, w jaki sposób zamontowałem światło do jazdy dziennej w swojej Toyocie oraz opowiem, jak jeden zapis w naszym prawie mocno utrudnił mi pracę. Światła dzienne możemy zamontować sobie sami. Nie potrzebujemy do tego specjalnych uprawnień, a też samochód po takim zabiegu nie wymaga dodatkowych badań technicznych. Warto jednak wiedzieć, że ustawodawca bardzo precyzyjnie określił, gdzie mogą się znajdować. Nie możemy ich umieścić niżej niż 25 cm od ziemi, co jest bardzo łatwe do spełnienia. Bardziej problematycznym parametrem jest wymóg, aby były one oddalone od siebie o minimum 60 cm. To spowodowało, że w tym modelu umieszczenie świateł na dole we wlotach do chłodnicy jest prawnie niedopuszczalne. Zdecydowałem się na montaż w atrapie chłodnicy, która i tak wymagała naprawy. Poprzedni właściciel zamontował tam czujniki parkowania, które od początku nie działały. Zeskanowałem ją skanerem 3D, żeby mieć 100% pewności, że LEDy, które kupię, będą pasowały i niepotrzebnie nie zniszczył grilla. Jak to mówią, mierz dwa razy, tnij raz. Czerwone miejsce to 60-centymetrowy obszar, gdzie montaż jest niedozwolony. Jak widać, dużo miejsca mi nie zostało. Najmniejsze światła prostokątne, które znalazłem w polskiej dystrybucji z homologacją, miały 12,5 cm, czyli mieściły się na styk. A tak naprawdę się nie mieściły wcale, bo w tym miejscu jest mocowanie reflektora. Zdecydowałem się na światła okrągłe o średnicy 7 cm. Chciałem je zamontować mniej więcej na środku dostępnej przestrzeni, jednak problemem stał się zapis mówiący, że maksymalna odległość od krawędzi pojazdu nie może wynosić więcej niż 40 cm. W tym ułożeniu odległość wynosiła około 43 cm. Dzięki modelowi 3D znalazłem miejsce spełniające wszystkie kwestie prawne, jak i techniczne. Zaprojektowałem formę, która pozwoliła mi ręczną frezarką wyciąć dwa identyczne otwory. Wydrukowałem mocowanie na LEDy. Z powodu braku miejsca musiałem zrezygnować z górnej części oprawki. Wcięcie na dole ma za zadanie odsłonić maksymalnie radiator, poprawiając chłodzenie. Dzięki skanowi 3D całość pasowała prawie idealnie. Wstępnie zgrzałem obydwa elementy lutownicą i upewniłem się, czy aby na pewno nic nie będzie przeszkadzało. To połączenie przez środek mocowania miało tylko za zadanie utrzymać kształt wydruku na czas spawania. Właśnie, spawania. Dzięki temu, że wydrukowałem mocowanie z tego samego materiału, z jakiego wykonany jest grill, mogłem zrezygnować z użycia kleju. Ma to taką zaletę, że całość identycznie reaguje na wstrząsy czy zmian temperatury, czyli mówiąc wprost, jest mniejsze ryzyko, że coś się urwie. Przeszlifowałem atrapę, miejsca łączeń zaszpachlowałem, oczywiście zaślepiłem też miejsca od czujników parkowania. Następnie znowu przeszlifowałem całość i pomalowałem farbą do plastików.